No właśnie, wszystkie miejscowości są fajne. Ja lubię tą trasę filmować. Nie wiem, czy pan nie ma nic przeciwko. Mnie to nie przeszkadza, to nie jest tajne. To fajnie, bo ja lubię tą trasę filmować i jadę sobie dobrze z jej łąki, bo ja tam pracuję, powiedzmy. A u kogo? Handel obchodny, nie u kogo. Przepraszam? Handel obchodny. Aha. Sprzedajemy takie tam pierdółki i to wiadomo jak to jest. Domokrążca. Coś tam z tego jest zawsze. Tak, dokładnie. Kontakt z ludźmi? Tak, kontakt z ludźmi jest najważniejszy. Będą ładny film, bo pogoda fajna. Właśnie, pogoda też fajna jest. Też ja nie lubię słońca, bo od słońca piegi wychodzą, no niestety. No jakoś mnie nie wychodzą. Wychodzą? Nie, nie wychodzą. No ja dużo na słońcu jestem. Aha, bo może pan jest inny fenotyp, bo ja jestem bardzo jasną karnację mam, to wiadomo jak no to tak, jest. Tak, może być, że się po prostu piegi bardziej przyklejają. Właśnie, niestety. Tak. A ja mam piegi, czy nie? No ja nie wiem, bo teraz nie widzę, bo muszę jechać. Mm-hmm. A no właśnie. Nie, raczej nie. To dobrze, że raczej nie. Ale niestety mam zielone oczy, których mi nikt nie zdejmie. Tak? Mam zielone oczy, czy nie? Tak. Tak, wiedziałam, że mam zielone oczy. Wszyscy faceci widzą we mnie tylko seks. No niestety, tak. No kurczę. To źle? To źle, bo ja nie lubię seksu, jestem aseksualna. No kurczę, to skąd te dzieci się wezmą? Jakie dzieci? Ja nie lubię dzieci, śmieci. No dzieci. Ludzie lubię, a nie lubię dzieci. No to. No nie lubię, no. Od dzieci trzeba zacząć, że się lubi, a później dorosłych. Nieprawda, bo ja nie miałam dzieciństwa, a zawsze mi wszyscy powtarzają, że żoną będziesz matką. To był mi stereotyp narzucony, więc wiadomo jak to jest, no. Zresztą dzisiaj zmarł mój kochanek, którego bardzo kochałam, Mieczysław Sobczak. Jego żona Grażyna Brętowi-Sobczak wytoczyła mi proces. Znał pan taką chyba, czy nie? Za co? Proces? Wytoczyła mi proces za groźby karalne wobec niej. Powiedziałam jej, że ona swojego męża zabiła. Aha. Zabiła? Nie. No nie wiem, czy go zabiła, no ale rzeczywiście. To nie można tak mówić. No nie można tak mówić, no ale wiadomo jak to jest. Jestem nieszczęśliwa, bo Mieczysław Sobczak mnie zostawił. Po prostu sobie odszedł do innej kobiety zwanej śmiercią, no niestety. No tak, ale może był bardziej seksem zainteresowany. Nie był bardziej seksem zainteresowany, nas łączyły więzi duchowe. Prędzej ja chciałabym seksu od własnego brata niż od Mieczysława Sobczaka. No od brata, no dajcie ludzie żyć. Jak to można w ten sposób mówić? Jak to jest moralnie i społecznie niedopuszczalne? Właśnie, własnego brata chciałam przetentegować. Nie, 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 nie wierzę w to. W to to nie wierzę. A co, na porządną wyglądam? Nie, ale myślę, że już jest społeczeństwo tak dorosłe i świadome, że chociaż są różne przypadki, mm-hmm. tak powiem, bezpośrednio zboczenia, nie? Mm-hmm. A w którym miejscu brzeziące? Może być tam na samym rynku. Tak? Proszę bardzo. Tak, wie pan, gdzie ten rynek jest, tam, gdzie zwykle takie handlarze stoją, tak? Albo tam, gdzie wydawnictwo. Pozdrawiam to wydawnictwo, bo ja chciałam u nich książkę wydać. A wydawnictwo jest gdzie? Nie wiem, gdzie właśnie. Ja nie wiem, brzeziące, gdzie jest wydawnictwo. Ale jest wydawnictwo brzeziące. Fortunet się nazywają. Tu przystaniemy, bo tu jakaś uliczka jest. Właśnie, pasuje mi, dziękuję. Proszę.